Witajcie kochani. Zapraszam na transmisję, ponieważ będą dzisiaj poruszane ważne tematy. A poza ważnymi tematami jestem dzisiaj autostopowiczką. Właśnie jestem po pracy, no już od jakiegoś czasu, ale dopiero co z maglu. Pierwszy dzień taki konkretny w nowej pracy. Tak więc miałam to też dzisiaj uczcić, ale w związku z bieżącymi bardzo ważnymi tematami, a oprócz tego skandalem wiszącym w powietrzu, o którym się też prawdopodobnie dzisiaj dowiecie tutaj ze mną, chciałabym, żebyście pozostali na transmisję, żebyście ją od razu udostępnili, bo dowiecie się dużo rzeczy, a mianowicie kontynuacja sprawy flagi w Bielsku-Białej, skandal wiszący w powietrzu, tak jak już powiedziałam. No i teraz obecnie, słuchajcie, czekam na stopa. Łapię stopa, słuchajcie. Zobaczymy, kto się zatrzyma. Tak więc jeszcze dzisiaj mam zaplanowane spotkanie. Oprócz autostopa mam zaplanowane spotkanie. I też prawdopodobnie bardzo możliwe, że będzie z tego relacja. I udostępniacie w tym czasie, ponieważ za chwilkę zaczynam. Tak więc słuchajcie, temat flagi jest bardzo poważny. Kontynuacja również jest poważna. Dzień dobry, przepraszam. No. Czy podrzuci mnie pan? A to pani, ja panią właśnie oglądam. Pan mi ogląda? No. Naprawdę? Niech pan pokaże. Proszę. Pan ogląda Rebel 24? Weźmie mnie pan, bo ja przed siebie się wybieram, a podejrzewam, że mamy wspólne tematy. Że dążymy w wspólnym kierunku. No, to się okaże, sprawdzimy. Kochani, tak więc zlitował się nade mną. Dzień dobry. Tak więc zlitował się nade mną. I co? No to zmierzamy w właściwym kierunku, mam nadzieję. Wspólnie. I słuchajcie, i tak, jest ze mną Andrzej. Czołem. Czołem. I temat naszej flagi. Jest zasytem. Będzie biało, czy nie będzie? I temat flagi zaraz poruszymy z wami. Weźmiemy was na krótką przejażdżkę. Nawet mam kapelusz na tą wycieczkę. O, proszę. Nie wiem, czy będziemy słychać. Nieważne, zostańcie z nami na żywo, na wizji, udostępniajcie w tym czasie. Pokażę, jak jeszcze ładnie tu jest. Mamy widok. Jakby do teraz nie widać. I czerwone światło. Tak więc, póki teraz nie hałasuje, to możesz nam powiedzieć coś. Co tutaj robisz? Co w ogóle tutaj robisz tak zupełnie przypadkiem? No, umówiłem się tu ze znajomym, którego też bardzo dobrze wiecie. No i akurat przy okazji ty... Nie, tak w ogóle przy okazji stałam, słuchajcie. Opałam stopa, żeby zabrać się na to samo spotkanie, bo to się umówiłam tutaj ze znajomym, wiesz? No, no bo powiem ci... Jowita. Skandal wisi, słuchajcie, w powietrzu. Kręci się taka afera na całą Polskę. Słuchajcie, kręci się afera na całą Polskę, tylko jeszcze Polska o tym nie wie. Dobrze, założyłam kapelusz, dobrze. Sorry, muszę okulary założyć, bo mnie tak alergia dzisiaj dopadła, że przez te pyłki. Także pojedziemy sobie może gdzieś nad jeziorko porozmawiać, co? O tym? Tak, pojedziemy nad jeziorko. O, właśnie, będzie okazja, to wam włączymy. Chyba, że tu sobie też możemy pojechać. Tu jest parking i tutaj są ławeczki. Mm-hmm. No dobra, jest bliżej. Jest no. Bliżej, to nie będziecie musieli długo czekać. No. Pokażę wam, gdzie będziemy. Tam, o. Tam. Tak ładnie w kapeluszu Michalina napisała. No, tak bałam się, że będę miała takie afro, jak będę jechać. No ja mam. Muszę ulizywać te włosy. Tak więc słuchajcie, jedziemy sobie. No, ale będzie okazja, to może włączymy widzom rozmowę. Tak, włączymy coś, czego nie widzieliście. No, dokładnie. A przynajmniej większość. Większość nie widziała, no. Nie widzieliście znaczy, nie tego? Nie słyszeliście może. Tak, nie słyszeliście tego, jest zabezpieczone, dotyczące polskiej flagi, tak więc będziecie mieli okazję się z tym zapoznać.
Tak więc udostępniajcie, udostępniajcie, niech cała Polska się dowie. I być może jeszcze dzisiaj dowiecie się o wiszącym skandalu w powietrzu, tak jak Andrzej powiedział, na całą Polskę. I jedziemy dalej. No to będzie faktycznie bliżej, wiesz? No tak. W ogóle przy okazji to pozdrawiam bardzo dobrych ludzi, Arka i Kasię i Anię. Arka i Anię. Arka i Anię pozdrawiam, którzy użyczyli mi samochodu właśnie dzisiaj, żeby przyjechać na spotkanie. Tak, pozdrawiamy, pozdrawiamy. Także, nie ukradł po drodze. Nie, nie. Mieliśmy rozmawiać ogólnie na temat Warszawy, też trochę flagi, ale dosłownie... Ale słuchajcie, dosłownie przed chwilą wynikła taka sytuacja, że to nawet dobrze, że byliśmy tak, tak umówieni ogólnie, bo... Znaczy przez przypadek mnie zabrałeś. No jak widzicie, kłamać nie potrafimy, nie umiemy. Nie umiemy ściemniać, słuchajcie, ale za to niezłe znać świry czasami są. Co, mam czekać teraz? Nie, bo ty wjeżdżasz na parking. A wszędzie światła, wszędzie roboty. No. Tak więc to, co wynikło, słuchajcie, dosłownie z ostatniej chwili, to was zszokuje, bo nas też troszeczkę zszokowało, aczkolwiek może nie jesteśmy bardzo zaskoczeni. No, ten parking minąłeś. No, bo nie ma miejsca za bardzo. No co ty gadasz? No. A tutaj jak sobie tak... Tak bokiem myślisz? Nie bokiem, pionowo. A czy... To możemy tu w sumie... Czy jest, jak tak staje? No nie. Zresztą patrz, która jest godzina, to jakie mamy widoki za sobą teraz. No. Dobra, ja muszę wziąć chyba rzeczy, nie? Ja ci potrzymam. Ty mi potrzymaj. No to na razie. Chcesz kluczyki, łapę. Nie no, w okularach w ogóle was nie widzę. W sensie, no, nie, bo założyłem okulary, ale nie widzę w ogóle wtedy, czy obok was jedzie wóz drabiniasty? Nie, stoi. Chyba, że wcześniej jechał. Pasowałbym taki samochód, wiesz? No. Aby było się czerwony. Teraz czy zrobimy ujęcie. No, w sumie, no, pasowałby ci. Pasowałby mi, nie? Popatrz, nie trzeba drzwi otwierać, robić tylko tak w środku. No to co, to zabieramy ludzi, nie? Polski Fiat, wszystko co polskie. To znaczy, no Fiat już nie jest polski, ale... Był. Był. Dobra, to teraz ty trzymaj. Teraz ja trzymam, a ty bierzesz jakieś rzeczy, tak? Karol napisał, że skandal będzie, jak Putin pójdzie do Lidla. Nie, my mamy lepszy skandal. Zostawiasz? Nie, to zostawiam. No ja sobie wziąłam to. Tak więc zabieramy was ze sobą. Proszę o udostępnianie, ponieważ tematy będą bardzo, bardzo ważne. Tutaj są... to jest też moja jedna z kilku ulubionych miejscówek. Zaparkować, albo nie wiem, czy mi zrobi z tyłka garaż, czy nie. Ninja za nami. Jakiś ninja za nami. Agentura. Zagłusza nam live'a. Miał znaczek na kasku? Nie. Tak jak masz SS Galicję na przykład, tak? To miał jedną eskę, taki piorun. Chyba, że on był spod znaku pioruna. Nie wiadomo. Znaczy tak, chcesz jakąś kawę? Piłem w sumie przed wyjazdem. No ale to było przed wyjazdem, nie? Bo ja bym mogła pójść po kawę. A tu czekaj, to najpierw przeprowadzę do jakiejś ławki. No. Tutaj mamy bardzo ładny widoczek, pokażę wam. I naprawdę udostępniajcie, bo tematy są ważne. Skandal dopiero przed nami. Skandal dopiero przed nami, my w ogóle na takim cudownym nastroju, a taka poważna sprawa. Tu jest ławka. Dobra, bo ja muszę na chwilę do auta, bo coś mi wypadło z kieszeni, wiesz? Coś ci wypadło z kieszeni, no dobra.
Tak więc słoneczko nam będzie świeciło prosto w twarz. No tutaj ławeczka. Tak więc ja się tutaj już rozgoszczę, słuchajcie. I nad Jeziorem Żywieckim jesteśmy. Ja się rozgoszczę i słuchajcie, sprawa jest tego typu, że mieliśmy się dzisiaj zobaczyć, tak? Takie tam żarciki dla Was. Ale żarty żartami, temat był dzisiaj poważny. Okej, wróciłam. Temat to moja wina. Temat był dzisiaj poważny. Temat był dzisiaj, słuchajcie, poważny. Nie wiem, jak to ustawić. Najwyżej będziemy to trzymać tutaj. Jakoś nas będzie i słychać, i widać. Temat jest poważny. Znaczy, mieliśmy dzisiaj uzgadniać wyjazd do Warszawy, uzgadniać bieżące sprawy dotyczące flagi. No, dzisiaj też pewne okoliczności miały miejsce. Które trzeba będzie dzisiaj omówić i nagłośnić. Jest to bardzo istotne. Poza tym, to będzie mnie tutaj widać. Poza tym, bo ja też przed chwilą miałam dość takie smutne zdarzenie, ale to zobaczymy, co to dalej z tym będzie i co się tak naprawdę stało, a Andrzej zaraz do nas dojdzie i Wam opowie, co się działo z flagą, bo to jest w sumie priorytetowy temat. Znalazłeś? Znalazłem. Tak? Nie wiem, jak to ustawić. Tak. Można postawić też. No. To czekaj, to ja idę po tą kawę, nie? Na wynos. Dobra. To możesz zacząć rozgrzewkę, okay. A to nagranie to mamy gdzieś jakiś link, nie? Tak, mamy, no. Mamy, aha, bo ty też masz. Także na telefonie możemy włączyć. Dobra, to ja idę po kawę szybko, na wynos. Tak? Mam pójść teraz czy za chwilę? No, możesz teraz pójść, nie? Tak. I zaczniemy razem. Ja coś tu. No to jeszcze zagadę. No to mogą udostępniać w tym czasie. No dokładnie, udostępniajcie, bo będzie ważne info, które może otworzy oczy większości ludziom. Ale tu pięknie, dawno tutaj nie byłem. Cudownie. Ja się cieszę, że się w tych rejonach urodziłem. Tak, Kaśka K, nie ma flagi. Dokładnie. Flaga wytrzymała, z tego co dobrze pamiętam, do poniedziałku, chyba do godziny 22:20. Tyle wytrzymała nasza polska flaga. Pamiętacie pierwszą i drugą, no i ostatnio mieliście okazję być z nami na trzeciej takiej akcji flaga w Bielsku Białej, którą zainicjowali patrioci z Bielska Białej. No i nie wiem, czy kojarzycie, przy pierwszej bodajże akcji razem z Czujnym dzwoniliśmy i zgłaszaliśmy na Straż Miejską po prostu profanację. Dostaliśmy screena od Czujnego widza, że ktoś zrywa flagę, no i zadzwoniliśmy i zgłosiliśmy to po prostu. Oni zapewniali nas, że zajmą się tą sprawą, ponieważ to nie są przelewki i w ogóle i tak dalej i bla bla bla. No i co? Później Czujny zrobił chyba nawet relację, opisując tam takiego redaktora z takiej tutaj beskidzkiej Szczujni, który całkiem odwrócił kota ogonem i był antypatriotyczny, ta akcja i w ogóle jakoby ci patrioci z Bielska Białej zrobili jakąś krzywdę, jakąś, nie wiem, jakaś tragedia jakby się wydarzyła, nie? Tak to opisał. No i już wtedy się zastanawialiśmy z Markiem, czy kim się zajmie policja, kim się zajmą służby. Braliśmy również pod uwagę, że zamiast zająć się tymi, którzy sprofanowali polską flagę biało-czerwoną, że mogą zająć się tymi właśnie patriotami, którzy z należytą czcią i godnością
wyeksponowali w Bielsku Białej flagę biało-czerwoną na swoim miejscu, czyli na miejscu gospodarza, ponieważ włodarze tego miasta, jak się okazuje, nie zdają sobie sprawy, jak wygląda sprawa z protokołem flagowym, że gospodarz zawsze musi być, jeżeli są dwie flagi, to gospodarza flaga, gospodarza barwy, w tym przypadku Polski, ma być pierwsza od lewej. No i między innymi dlatego patrioci z Bielska Białej zrobili takie trzy akcje. Później czuwali przy fladze, były warty honorowe. No, także dowiecie się więcej, jeszcze trochę powiemy, jak przy tej ostatniej, trzeciej akcji złapaliśmy, ponieważ też jako redaktor Rebel 24 postanowiłem, że spędzę całą noc do rana z patriotami z Bielska Białej i pomogę im po prostu, jeżeli będzie jakaś akcja profanacji kolejna, to po prostu zrobię relację bądź po prostu nagram dowody przeciwko tym nic poniom. Okej. Okay. Jowita już pędzi. No i co? No i mamy właśnie zamiar teraz wam włączyć. Również redaktorka Aneta, którą znacie z Rebel 24, zmontowała bardzo fajny materiał. Siedziała w domu i po prostu pilnowała polskiej flagi online i kiedy widziała, że coś się dzieje, zaczęła nagrywać. Materiał ma pół godziny, ale nie będziemy wszystkiego włączać, ponieważ To ty masz na telefonie? To, co was będzie interesowało, to potrwa chyba jakieś może 15 minut. Czyli cały wywiad, od kiedy podbiegamy do tych sprawców i pytamy ich, dlaczego to zrobili. Także możemy wam włączyć nagranie, ty przejmij. No, ja będę trzymać, ja już poszukam. No. Możesz sobie kaweczko weź. Mhm. Ja już tego szukam. Chociaż możemy sobie też... Tak więc udostępniajcie, a jak postawimy, to będzie, nie będzie nas widać. No, ale bo możemy zrobić tak, żeby było widać ekran telefonu, jeżeli będzie dobrze widać. Aha, żeby było widać ekran telefonu. Już, moment. Dobra, to ja mogę obrócić to na twój telefon. Tak więc udostępniajcie, kochani. Jasność na maksa. A no tak. Wyłączę dźwięki. Nie wiem, jak to sobie... Dziewczyny, nie piszę teraz do Andrzeja SMS-u, bo się pokażą. Nie wiem, jak to zrobić. Czy nie tak? Wiem. Jakbyśmy tak to zrobili. O, i po... Tak mniej więcej. Pokaż. Możesz to też tak zrobić bardziej. A telefon bardziej w dom. O! Ale coś się będzie odbijać. To usiądź tu może. Będzie zasłonić światło. Nie? Tobie? Tobie? Dlaczego flagę zrywacie? Na Polskę daliśmy. Ale wiesz, o co chodzi? Czytałeś pan? Ważny jest dźwięk w sumie. Czytałeś pan? Polskę daliśmy na Polskę, to jest problem. Ale wiesz, co to jest? Polskę daliśmy na Polskę, to jest problem. Ale wiesz, co to jest protokół flagowy? Czyli Polskę na Polskę, to jest źle. Naprawdę. Jestem patriotą. No. Wiesz, i dlatego hańbisz... Że Polskę na Polskę daliśmy? Aha, sorry. Przepraszam, że Polskę na Polskę. To jest problem. Tak, bo po lewej stronie. Aha, czyli po prawej nie może być. No nie może być po prawej. Polska na Polskę jest źle. Tak. Matko, ja cię jestem złym człowiekiem, bo polska flaga jest zła. Nie mam ja. Nie mówię, że jesteś złym człowiekiem, że polska flaga jest zła. To powinna być z lewej strony. To czemu mówisz, że Polska jest zła? Wiesz, że oni tu zawsze jadą, policja znowu? Że Polska jest zła. Nie. Jesteś złym człowiekiem, że mówisz, że Polska jest zła. A ja tak nie powiedziałem, ty tak powiedziałeś przed chwilą. Nie, tak powiedziałeś.
Co wy macie w głowach, panowie? Co wam przeszkadza ta flaga? Ale powiedzcie mi tak. Co wam przeszkadza? Jest kurwa na flagę polskiej. A jak pokazuje protokół flagowy, że gdzie ma być? Gospodarz? Powiedzcie szczerze. Ale to jest prawo, to nie my wymyśliliśmy. No? Co wam przeszkadza flaga Ukrainy? Nie przeszkadza. A widziałeś relację naszą dzisiejszą, jak z Ukraińcami tutaj rozmawiałem fajnie? Nie widziałeś, no właśnie. No to widzisz, no. Kurwa, naprawdę, z całego serca. Jestem patriotą w chuj, nie? No widać, kurwa, targać flagę, kurwa. No sorry, po ziemi ją hańbić. Przepraszam. Czyli hańbiliśmy flagę, że ją daliśmy na polsko... Ale po co ją ruszać, jeżeli już miała swoje miejsce, prawda? Nie, ale to... Panowie, panowie, trzymaj. Panowie nie rozumieją, jak widać. Kurwa. O ja cię, straszne! Straszne! Ukraińcy kurwa mają przejebane, bo Rosji ich napadli. Straszne, straszne! Wy uważacie, że Polacy tak kurwa słabi, że nas kurwa Ukraińcy robią. Chodzi tylko o protokół flagowy, od początku ci to mówię. Jak nie? A skąd ty siedzisz w naszych głowach? Tak? No, tak mi się wydaje. No to, a, to widzisz, tak ci się wydaje. A nie jesteś pewien. A oskarżasz nas, tak? Oskarżasz nas. Ale po chuj to przykrywacie, kurwa. Dajcie mi spokój, kurwa. Nie, już poszło pismo nawet, poszło pismo do prezydenta, że mam to przekopać, zamienić miejscami. I co, nie będzie wam przeszkadzać, jak będzie? Wtedy nie, no oczywiście, że nie. Bo jest zachowany protokół flagowy, chłopie. No, chłopie, zacząłbyś się interesować wolnymi mediami, a nie być ogłupiany przez telewizję i na przykład... proszę was, ja szanuję kurwa, przez Konfederację, naprawdę. No ale to ja tu nie wbijam w ogóle w żadne jakieś konfederacje, inne, wiesz. Gdzież to ma, no? Naprawdę? No. Coś, co symbolizuje, ukraińską i polską. Kwiatki, kurwa. Ale jest protokół flagowy, którego trzeba przestrzegać. W każdym kraju go przestrzegają. No przekopię to, bo się tak mieszka. Ale wiesz, jaka była sytuacja, że najpierw nie było tych kwiatków Ukrainy, Polski. Była tylko Ukraina. Nie było. Ale nie, mówię, zanim powstał w ogóle. Nie mówię o pierwszej fladze, drugiej. Chwalił, że bez dla uchodźców. Myśmy podnieśli herbatę z piwa, czy powinna być Polska. No to na drugi dzień napisał, że jest problem z otępnością czerwonych kwiatków i będzie. Jest miejsce obok. No. Nie było, no chłopie. No to właśnie tak się interesujesz, a oceniasz innych, no chłopie. No, no jak nie? No powiedziałeś, że my mamy coś do barwy Ukrainy, a my nie mamy. No to już nas oceniłeś, tak? Troszeczkę tak. No to troszeczkę tak, no. No nie, my nie jesteśmy w żadnej wojnie przecież, chłopie. No jak trochę tak, no. Na każdą odpowiedź ma trochę tak, trochę tak. Mieszkają, żyją, pracują. Nieprawda. Czy właśnie próbuję wiedzieć, o co chodzi? No, ale o to chodzi, władzy pokazać. Ale co chcecie im pokazać? Co chcecie pokazać? No nie, to lepiej nic nie robić, kurwa. Więc słuchaj, kto już tak jak baranek. Zadzwoniliście już coś? No co ty, jak my jesteśmy z LGBT przecież i co? Kwiatki niebiesko-żółte, to znaczy, że to już nie jest Polska. Nie, kuźwa, chłopie, chodźcie, bo ja wam pokażę. Tam jest baner z informacją, o co chodziło tym ludziom, którzy dali. Co? Gdzie się urodziłeś? W Bielsku-Białej, a gdzie? W Polsce, tak? No tak. A wiesz, że mamy protokół flagowy w Polsce? Jest coś takiego? Ale ty szanujesz, to śmiewa, to kolega to śmiewa. Tak, kolega to śmiewa. Takie są przepisy prawa, które są nagrywane. To mnie nie nagrywaj. Możesz sobie tego, zaraz się wysłuchaj. Puść kolegę, widzisz, że nagrywa mnie. Nie jesteś jebanym reporterem. Ale ja jestem z mediów, patrz. Ale dobra, i moja ciuka nie będzie na żadnej internecie. A jest? Ale to od razu ci mówię, żeby nie było. A jest? Mówię to samo do tego kolegi. Ja teraz nagrywam, jak tutaj twój kolega podchodzi do mojego i nie wiem, co mu tam grozi, czy co robi. No to dlatego wiesz, interwencyjnie nagrywam. Ale nie, bo na drugi dzień nie wiem, co. Ja rozumiem. Ja to rozumiem.
Ale jeżeli zniszczył flagę, to zadzwońcie do policji. No to już przyjadą, czekamy, nie? No, drugi raz. Co to zerwał? On i on. Jest tam baner napisane, że jest źle. Ta flaga była w powietrzu, lewitowała. Nie może flagę, uszanowanie flagi to jest, że nie może podłoża. Nie może na ziemi leżeć, a oni ją dupnęli na kwiaty, nie? Ale to były kwiaty, kurwa, wiesz, ukraińskie barwy. No, no i były... naszymi polskimi. Tak. I bardzo dobrze. No bo były nie po tej stronie, nie? No to trzeba im dojebać. No to co, pomożesz? Pomożecie? Nie. Nie no, żartuję, chłopie. Nie. Nie, no nie o to chodzi, tylko oni myślą, że my mamy nienawiść do Ukraińców. Ale nie ma żadnej nienawiści. No właśnie, ale oni tak myślą. No bo oczywiście, no. Znaczy nie chodzi ci Polska dla Polaków, ale chodzi, że gospodarz zawsze ma być po lewej stronie, jeżeli są dwie flagi, dlatego ten baner tam jest, nie? Dobra, ale powiedz mi, nie szkoda ci czasu, bo ty... Ja to rozumiem. Nie, to jest informacja wysyłana do Klimaszewskiego. Mordo, ja to wszystko rozumiem. Ty tu spędzasz ten czas. Tracisz swój jebany czas, ale wiesz mi, nie zmienisz nic, bo co oni kurwa chcą zrobić, to i tak zrobią. No dlatego kurczę, wiesz, jest potrzebny, są ludzie, żeby obalić ten rząd. Jadą już, no. Kurwa, jeszcze dostanie mandat za pisko. Nie, Klimaszewski co piątek w Radiu Bielsko jest... Ja to przedstawiłem, LGBT, kurwa, nie wiem, przeniosłem po lewej stronie, czyli prawem przypisanym jest chyba poprzedniego zadania, bo nie wiem, czyli zawsze, a tak nagrywa, to był flagą, mówił, że zawsze przedstawiłem, tak, nie znają przedstawiłem flagę, za dziwą jest nieważenie, zgłaszają się, nie wiem, aha. Znaczy, no, nie byłeś sam, prawda? Nie, sam byłem. Tak? A myśmy widzieli, że nie. Dla mnie Polska jest najważniejsza. Trzech, nie? Z tego drugi siedzi, on stoi obok. Bo ja ich, kurwa, szanuję. Bo oni, kurwa, teraz bronią naszej całej europejskiej niepodległości. Dobra, okej. Kto broni naszej? A czy my jesteśmy w jakimś stanie wojennym? Nie jesteśmy, prawda? Czyli myślisz, że Putin tylko zatrzyma się na Ukrainie? Ale mamy coś teraz w Polsce? Jakieś zagrożenie? Aha, czyli myślisz, że nie będzie? A ja pytam super, teraz. Super, panowie, super. Brawo. Widzicie, tak wyglądają ludzie ogłupiani przez telewizję, którzy no... No tak mi się wydaje, no przepraszam cię bardzo, ale to jest taka moja... No ocena, no po prostu. Jeżeli dla ciebie wytarganie flagi, kurczę, i położenie ją... Wytarganie, czy przełożenie z boku na bok, to jest znieważenie. A czy ona leżała na ziemi? Nie, była w powietrzu, a ty ją na ziemię dałeś. Więc znieważyłeś, prawda? Nie usunąłeś jej z miejsca jej prawem przypisane miejsce, tłumaczyłem przypisanym przez pana Dudę, tak? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Czyli przez kogo? Przez kto tam dał? Przepisy prawa były ustawione. Ale kto tam dał? Przepisy prawa ustawione zostały już kawał czasu temu. Prezydent Bielsko-Białej to tam dał tą flagę, tak? Kto? Aha, czyli nie. Czyli pan nie ma... To jest masakra, jaki ogłupiony człowiek, no. Pan. Jesteś dla mnie panem? Mogę być. Czyli pan, jak mi pan mówi, że pan dał, czy kto tam? Kto tam dał tę polską flagę? Nieważne kto dał, nie ma, tak? Polacy mieszkańcy dali i co? No jest, mi nie przeszkadza. Ten da, położę flagę polską tu. Ale nie robi tego. To znaczy, że nie jestem patrząc. Ale ty zerwałeś polską flagę i położyłeś na ziemi, która była w powietrzu. A nie, flaga nie ma prawa dotykać podłoża. Rozumiesz? Rozumiesz? To jest znieważenie flagi. No trudno, no to nauczyłeś się na swoich błędach. No tacy jesteśmy. Jesteśmy tylko ludźmi i uczymy się na własnych błędach, nie? Przepraszam, podejdzie pan tutaj. Tak. Ma pan przy sobie dokument jakiś dowód osobisty? Ja odejdę, żeby nie było danych RODO. Oj, ludzie. Masakra. Pokażę wam, co, na jaki pomysł panowie wpadli. Przechodzący panowie wpadli sobie na pomysł, żeby wytargać znowu polską flagę. I dupnąć ją na polskie kwiatki.
Masakra, masakra. Nie mam siły do tych ludzi. Nie mam siły po prostu. Aha, tam jeszcze coś się dzieje. Tragedia. Zobaczymy jeszcze, jak to tu wygląda. Czy baner zostawili w spokoju? No, ale tu już widać, że chyba nawet zdeptali kwiaty, więc nawet pod to ich można podpiąć. Flaga dupnięta jak szmata. Masakra, masakra z takimi ludźmi. I tak jak wspominałem wcześniej, najbardziej boli to, że to Polacy robią. Że to robią Polacy. Nie nagrywałem relacji od samego początku, to znaczy nie robiłem live'a. Ale nagrywałem i wrzucę chyba na swojego YouTube'a od samego początku, jak tu przybiegliśmy po prostu do tych typów. No dokładnie, Monika, gościu jest normalnie jakiś. A patrzcie na tego, w ogóle co tam siedzi na murku. Przecież gość się cieszy w ogóle, że... I co powiesz, Tomek? Chłop w ogóle nie kumaty, nie? Śmieją się. Można powiedzieć, że 80% telewizji w głowie, tak? Telewizji w głowie. Naród jest po prostu tak ogłupiany przez tą telewizję, że to ciężko przetłumaczyć, nawet argumentami poważnymi, nawet słuchaj, jakbyś mu pokazał historię Ukrainy z iluś tam lat, no to on nie uwierzy, nie? No tak, no. Widzisz, osądził nas od samego początku, że my mamy coś do barw Ukrainy, chociaż nie mamy, każdy o tym wie. Cały czas się chłop uśmiecha, cieszy, jakby to była, nie wiem, zabawa w przedszkolu. Jeszcze siebie patriotą nazywa. No, no właśnie, no, że on jest patriotą. No. Tak wiesz, ciekawe, no. Jakim? Żółto-niebieskim. Właśnie nie wiem. Dla niego to nie problem, zerwać fragę i dupnąć jak szmatę obok, nie? Chcecie jeszcze powiedzieć? Się wypowiedzieć, bo to naprawdę mnie to zdziwiło, że to w ogóle... Witam słuchaczy i widzów przede wszystkim, to po pierwsze. No, tyle co dodam od siebie, to że no, przykro, że jeden ze sprawców no, nie da sobie przetłumaczyć absolutnie tego, czym jest protokół flagowy i dlaczego ważne jest to, żeby po odpowiedniej stronie flaga biało-czerwona miała swoje miejsce. No, sugerując nam jakąś niezdrową emocję do narodu ukraińskiego, to jest kompletną bzdurą w tym momencie. Tyle ze swojej strony, co chciałem przekazać. Dzięki. Pozdrawiam widzów, słuchaczy. Co mogę ja powiedzieć? No my kończymy nad ranem chyba warte, no to liczymy tak. Na to, że ktoś się zgłosi na to, żeby flagi przypilnować, bo ostatnio znowu zaginęła. Przybywajcie, obserwujcie. Znaczy fajnie, jakbyście też przybyli, albo w sumie obserwować też spoko, no tylko, że to jest właśnie lipa
te 30 sekund opóźnienia. To jest straszna lipa. To jest jednak kupa czasu, jeżeli chodzi o to, żeby dobiec do miejsca zdarzenia, nie? 30 sekund to oni mogą już zniknąć, nie? No i co, no, czy panowie policjanci są chyba ci sami, ci fajni, tak? Przyjechali, no. Także myślę, że wytłumaczą, ponieważ trafiliśmy akurat na policjantów takich z prawdziwego zdarzenia. Za takich policjantów to normalnie można stanąć murem. Nie okazanie skruchy przez sprawców. No tak. Wręcz wyśmiewanie tego, co zrobili. Myślę, że to by było na tyle. Także dzisiaj Bielsk. Tak więc przerywamy nagranie. Tak? Niebieskimi kogutami. Od paru godzin. Tak więc tak. Słuchajcie, zabieramy was teraz, tak? Tak, w inne miejsce, na miejsce spotkania z naszym dobrym znajomym. Zaraz zobaczycie kto. Kto, co i jak. Znany, lubiany. Także co? Jeszcze jakiś kosz na śmieci znajdziemy, bo nie śmiecimy. Cukierką już zostawimy. Czy chcesz? Aha. O. No i tak. To będzie mi głowę zrywać. Ale słuchaj, też jest bezda. No, patrzcie. Podobna fura do tej dzisiejszej. Tylko na wodę. Na wodę. No na wodę. No. No na wodę. Fura na wodę. Fura na wodę. Fura na wodę. No. Idziemy do tej naszej koparki. Drabinowozu. No i co sądzicie w ogóle o tych tłumaczeniach? Bo to jest masakra. A to, co się dowiecie za chwilę, albo jak już dojedzie ten nasz przyjaciel, to wam to dopiero rozwali mózgi. No masakra. Afera na całą Polskę, tylko jeszcze Polska o niej nie wie. Dokładnie. Także co, bądźcie czujni, będziemy nagrywać, jak będziemy jechać, czy nie? Czy się rozłączymy i zrobimy kolejną? A jak myślisz? Na kawałek, tylko żeby ten. Zrobimy kawałek. Zostać z wami jeszcze chwilę, czy nie? Ale szybko piszcie. No. Co, jedziecie z nami na miejsce spotkania, czy się rozłączać? No, ja wiem, to usiądź sobie najpierw. Zaczekaj. No właśnie. Bo się alarm włączy. Jedziemy, chcą jechać z nami. Dobra. To ty trzymaj. To jak chcecie jechać z nami, to jedziecie z nami. Sobie wezmę kapelusz, będę miała zaraz włosy z dęba znowu. Jedziemy, pisze Jan Kowalski. Pisze, jedziemy Jan, ale ty musisz napisać jeszcze sobie odpowiedzieć. Tak jak ostatnio. Jedziemy, tak, jedziemy, masz Janie rację, tak? No Jan ostatnio sam sobie odpisywał. Tak? Sam sobie gratulował i dziękował. Yeah. No piszą wszyscy, że tak. No ja poszłam po kawę. To jedziemy. Dobra, a dali jej herbatę. A dali mi herbatę. A czy nie, sok pomarańczy, ten jabłkowy. Jabłkowy. To jedziemy. Wszystko wzięliśmy, nie? Tak. A ty telefon też masz? Mam. No to jadęby. Lecimy, pisze. Siwa. Tak więc idziemy na spotkanie. Mamy nadzieję, że się nie spóźni. Mamy nadzieję, że się nie spóźni. A jak się spóźni, to się rozłączymy i się połączymy ponownie.
Nie no, gdzie tam on jest znany ze spóźnień przedwiecznych. No tak. Nie, nie będzie wiatru we włosach, bo mam kapelusik specjalnie. Ja mam dzisiaj rozwiane włosy. Mam tyle tych całych baby hairów, że masakra. Trzeba by je ulizać czymś. No. Jadymy. Nie widzę komentarzy z takiej odległości. A ty patrz na drogę. Patrzę. Cały czas. Że mieliśmy się spotkać, rozmawiać o Warszawie. Tak, w ogóle o Warszawie mieliśmy rozmawiać, w ogóle poplanować, mieliśmy też rozmawiać o Pradze. Tak. Też tak. Mieliśmy, ale no nie sądziliśmy, że wynikną pewne takie sytuacje. No dokładnie. Skandal, po prostu to jest skandal. To jest skandal. To jest skandal. Skandal. Będzie jazda. Myślę, że tym ruchem, które... Piszą, że jest dobry na odporność. Tak. Ja dzisiaj miałam pić szampana, słuchajcie, z okazji pierwszego takiego oficjalnego dnia mojej pracy. No jak widać tutaj pan ma wywalone, że czerwone światło. No tutaj minął jest wielu takich, albo są rowerzyści, którzy tutaj stoją, nie? Aha. I tam stoją i to jest najlepsze, nie? No. Brakuje mi tapaszki, wiem, takie by powiewała, tak no. Nie mam. Ja mam tylko obroże, a paszek nie mam. Tak więc... Dobrze, że obroże, nie kaganiec. No, ale jak my ściemniać w ogóle nie umiemy, nie? Ja tak miałam zagrać, jakiś stop, coś no. Ten. Ja też nie chciałem prowadzić relacji obok w aucie muza leci zaraz no, transmisję. Także śpiewamy no, coś wesołego. Tak. Nie wiem, żeby zagłuszyć. Na. Nie, może nie doleci tutaj. I ostatnia przyśpiewka, na której była mi cały czas leciała, to a teraz idziemy na jednego. Tak więc nie, my jesteśmy w dobrym nastroju mimo wszystko. Tak, bo... Mimo, że nie mamy nawet powodu, żeby w tym nastroju dobrym być. Dokładnie. Ale jesteśmy, no. Jak to mówią, słychać wycie znakomicie. Tak. I myślę, że tym ruchem, które zrobiły pewne służby... A plecak się tam nie spadnie? Nie, chyba nie. Po prostu strzeliły sobie w kolano. Strzeliły sobie i to w bardzo, kolano. Bardzo. Bo... Ja w ogóle chciałam oświadczyć, że redakcja Rebel24 jest zabezpieczona prawnie pod każdym względem, jest zarejestrowana, oficjalnie działa, że jestem redaktorem naczelnym oraz wydawcą, a Andrzej jest oficjalnym redaktorem redakcji. Tak więc to też jest istotne, żeby to podkreślić. Co do tej sytuacji, o której się dowiecie tak. Dzisiaj. Ponieważ, no, na razie nie powiem. Nie, znajome to są właśnie, to są samochody, ale no, nie te, co trzeba. Ale nie tego, na którego czekamy. Nie to auto, na które czekamy. Tu możemy. No, gdzie chcesz. Parking dla klientów, jestem u siebie. Coś kupimy. Tak więc, słuchajcie, no, piszą, że ci pasuje to cabrio. No, chciałbym mieć takie. Pokażę wam widoczek, jaki mamy. Pam, pam, pam. A nie widać tak, jak ja widzę.
ale tam będzie widać z tego. No. Dobra, czy podejdziemy z wami do ogrodzenia. Wiesz co, ja podejrzewam, że już drugiej kawy pić nie będę. No nie. Ja dzisiaj miałam pić szampana. Miałam uczcić mój oficjalny pierwszy dzień w pracy i od razu pozdrawiam mojego szefa, który mnie ogląda pewnie, albo będzie kiedyś mnie oglądał. Nie, ogląda mnie jak ma czas, bo jest bardzo zajętym człowiekiem. To jest boss. Dobra, idziemy tędy. Pokażę wam widoczek. Siema Teodor, pozdrawiam cię serdecznie. Świat jest piękny, tylko ludzie to kół. Jak to piszą? Teściowa napisała, ty. Teściowa no wiem, napisała. Widziałem, że mi... widziałem ten wcześniejszy, Jędruś, pasuje ci to cabrio. Chyba też teściowa. A to też teściowa? No, no. Widzisz? Teściowa, ale powiedział, że taki by chciał mieć i będzie się starał. No. A skąd była teściowa, pamiętasz? Nie pamiętam. Teściowa, skąd jesteś? Bo tutaj trzeba zainicjować jakieś spotkanie. Casting oczywiście w dalszym ciągu trwa. No. Prawda? No, no myślę, że tak. No, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, tak więc casting trwa. Słuchajcie, dziewczyny i teściowe. Teściowe i dziewczyny, dwa w jednym. Dobra, to słuchaj, może tak zrobimy, nie wiem, czy się rozłączymy i się połączymy ponownie i jak musimy już podzwonić chyba, nie? Tak. No to słuchajcie, my się z wami żegnamy na chwilę, bądźcie z nami, obserwujcie, wracamy za... A która jest godzina? 10 po, także jeszcze nasz dobry znajomy ma 5 minut. 5 minut, no to... A tam może się przedłużyć do wpół do. No, to usiądziemy, podzwonimy. Dobra, my przygotujemy idziemy... się mniej więcej, jak wam to opowiedzieć, tak. Żeby też nie zdradzić, jakby... Jak to przedstawić odpowiednio, jak działać, przede wszystkim jak działać, jak pomóc Andrzejowi, a następnie przedstawić wam, ponieważ naprawdę to jest skandaliczna sytuacja. Tak już więc... zdradziłaś, o kogo chodzi. Ale o kogo chodzi? Jak pomóc Andrzejowi. No, ale Andrzejowi będziemy no tak. Pomagać, no. Dobra. No Andrzejowi będziemy no, pomagać. Ale... Ja myślę, że też, bo też już słyszałem, że była taka podobna sytuacja i no, i chłopak też głosił na całą Polskę. Też był sądzony i ja myślę, żeby po prostu dorwać do tego chłopaka. A na operacyjnych informacjach proszę mi wysłać taką samą walentynkę. No, także myślę, że fajnie by było się jakoś dojść do tego chłopaka, który też został postawiony w takiej sytuacji, w której ja dzisiaj. Bo to jest świeża akcja. No przez, i przez zrobić chwili, jakiś pozew zbiorowy ewentualnie, albo jakąś obronę, nie wiem. Będziemy kminić. Będziemy teraz. To kminić. No. Co trzy głowy, to nie jedna. Dokładnie. A jeszcze mamy was. A mi się śniło, że 500 osób wpadło na komisariat. No. I powiedziało, że... 500, nie? 500, no. Tak mi się śniło. Jest tu 500 osób? Nie ma 500 osób. No i... no, ale 145, jak z nami pójdzie, to też nie będzie źle. A czy wpadło prawnie załatwić sytuację, żeby nie było zaraz, że ktoś mi coś przyklepie, nie? Znowu, tak więc. No, no właśnie, rozłączy się, zobaczcie, za chwilę pisze Marcin. Tak więc rozłączamy się. No, to pozdrawiamy was serdecznie, obserwujcie Rebel24 i do i zobaczenia zaraz. Pa! Dokładnie. Czołem.